Sergiu, dzisiaj dobrze zaczęliście mecz. Ta bramka tak wpadła może trochę niespodziewanie, no i w takich dziwnych okolicznościach. No zgadza się, no nie ma prawa tak być, że czterech zawodników w naszych polu karnym i żaden nie blokuje tego strzału, a nawet żaden nie kryje zawodnik. Tak jak mówię, no weszliśmy w ten mecz idealnie, stwarzaliśmy jakieś tam zagrożenie, może nie było tego dużo, ale nie dawaliśmy przeciwnikowi za wiele na tym boisku pograć. Tak jak mówię, no szkoda, bo te punkty były nam bardzo dzisiaj potrzebne. No, po tej serii trzech remisów chcieliśmy też zacząć tą serię zwycięstw. Nie udało się, trzeba jechać walczyć o punkty do Częstochowy. Po tej bramce Puszcza się trochę cofnęła, no i wyglądało to trochę tak, jakbyśmy walili głową w mur. No tak to wyglądało, no bo Puszcza cofnęła się i wyprowadzała już pod końcem tylko kontry, bo wiadomo, my już nie mieliśmy nic do stracenia. No szkoda tego, bo graliśmy dzisiaj u siebie i bardzo, bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać i było to widać na boisku, no było to zaangażowanie, było widać tą determinację, ale mówię, no samym tym i nic się nie zdziała, no trzeba stwarzać sytuację. Widać było zaangażowanie, widać było determinację. Jak myślisz, co trzeba jeszcze dołożyć, żeby za tydzień w Częstochowie powalczyć o 3 punkty? No przede wszystkim strzelać bramki, bo to jest najważniejsze w piłce nożnej. Jak się będzie strzelać bramki, to się będzie wygrywać mecze, no to jest proste, no bo można stracić jedną, ale gramy u siebie i można strzelić 2, 3, nawet 4 bramki, no ale mówię, ciężko w ogóle coś powiedzieć, bo boli ta porażka.